What is the essence of a prayer meeting? Co jest tą podstawą, esencją spotkania modlitewnego? You can stay home. Możecie zostać w domu. And listen to tapes. Możecie przecież w tym czasie zostać w domu i posłuchać sobie kaset. Without going to the prayer meeting. Nie idąc na takie spotkanie. But what is special about a prayer meeting? Ale to, co jest specyfiką spotkania modlitewnego, that it is a living community. To żywa wspólnota. Entering into dialogue with the Heavenly Father. Która wchodzi w dialog, w rozmowę ze swoim Ojcem Niebieskim. The living community. Ta żywa wspólnota. Goes to the Father. Idzie ku Ojcu. In the Holy Spirit. W Duchu Świętym. Through tongues. I dzieje się to poprzez modlitwę językami. The Father comes to the community. Ojciec wstępuje ku tej wspólnocie. In the Holy Spirit. W Duchu Świętym. Through prophecy. Przez proroctwo. We call that the charismatic cycle. I nazywamy to pewnym kołem charyzmatycznym, cyklem charyzmatycznym. It's a living dialogue. To taki prawdziwie żywy dialog. And it's a parallel. Jest również pewna paralela, porównanie. To the mass. Do mszy. In the mass. W czasie mszy. We go to the Father. My idziemy ku Ojcu. In prayer. W naszej modlitwie. In scripture. Przez słowo. In singing. Przez śpiew. In teaching. Przez nauczanie. He comes to us in the Eucharist. A on wstępuje do nas w Eucharystii. Then we have our prayer meeting other times. Wtedy, kiedy modlimy się na spotkaniach modlitewnych, we go to the Father. My kroczymy ku Ojcu. Primarily in tongues. Przede wszystkim w darze języków. Then in singing. Potem śpiewając. Then in silence. W ciszy. Then the Father comes to us. A potem Ojciec wstępuje ku nam. Prophecy. Poprzez proroctwo. Scripture. Poprzez słowo. Healing. Poprzez dar uzdrowienia. Poprzez dar czynienia cudów. Poprzez natchnienia wewnętrzne. There is this cycle going on. I znowu jest to pewien cykl, pewne zamknięte koło. And this morning, dzisiejszego poranka, we want to speak about the gift of prophecy. Chcemy porozmawiać o darze proroctwa. Using my book, używając tutaj do tego mojej książki, which is not translated yet. Która niestety jeszcze nie jest przetłumaczona. We hope will be. Mamy nadzieję, że będzie. Now in the Old Testament, w Starym Testamencie, the Holy Spirit, Duch Święty, was limited, był w pewien sposób ograniczony, to the priest, do kapłanów, the prophets, proroków, and the kings, i królów. No one else. Przejawiał się tylko przez nich, przez nikogo więcej. And in Numbers 11, Book of Numbers, w Księdze Liczb, rozdziale 11, chapter 11, w wersie 11. We read how the Holy Spirit came upon the followers of Moses. Czytaliśmy, w jaki sposób Duch Święty stąpił za tymi, którzy szli za Mojżeszem. And they prophesied. I w jaki sposób oni wtedy prorokowali. And two of them were outside the camp. Dwóch z nich było poza obozem w tym czasie. And in Numbers 11:29. Księga Liczb 11, wers 29. Moses said. Mojżesz mówi. After they had said, there are two men prophesying outside the camp. Potem jak usłyszał o tych dwóch mężczyznach prorokujących poza obozem. They told Moses about these two men. Powiedziano Mojżeszowi o tych dwóch mężczyznach. And Moses said, a on na to. If only all the people of God were prophets. Gdybyż to cały lud Boży mógł prorokować. And God would give his spirit to all of them. Pan dałby swego ducha wszystkim. But Moses knew. Ale Mojżesz wiedział. That the Holy Spirit. Że Duch Święty. Was limited. Był w pewien sposób ograniczony. To the priests, the prophets and the kings. Do przejawiania się przez proroków, królów i kapłanów. And that is the incredible experience of Pentecost Sunday. A w niedzielę Pięćdziesiątnicy, w to niesamowite wydarzenie, that the Holy Spirit was poured out upon all people. Duch Święty został wylany na wszystkich zebranych. We really don't understand how nie rozumiemy, incredible that was. Jak wielkie to było działanie. Even on the women, nawet na kobiety. And the slaves. I niewolników. All flesh. Na wszelkie ciało żywe. But the only example I can think of, jedynym przykładem, o którym mogę sobie teraz pomyśleć,
of that immensity, tej immensity of that situation, tej sytuacji, is if the government were to mail every family in Poland to mail a check for $1 million to every family in Poland. Gdyby rząd polski wysłał czek na milion dolarów do każdej rodziny w Polsce. Would that, is that going to happen? Czy jest to realne, żeby się wydarzyło? No. But if it happened, wouldn't it be an incredible thing? Ale gdyby to się wydarzyło, byłoby to czymś niezwykłym. Then that's a little bit of what Pentecost Sunday was. Myślę, że to w małym ułamku pokazuje nam, czym była Pięćdziesiątnica. But as we are baptized in the Spirit, kiedy doświadczamy chrztu w Duchu Świętym, receive the effusion of the Spirit, doświadczamy tego wylania Ducha Świętego na nasze życie. The nine basic gifts of the Spirit are activated within us. 9 zasadniczych darów Ducha Świętego jest w jakiś sposób otwieranych w nas, uaktywnianych w nas. And we begin to minister as Jesus did in the Holy Spirit. I zaczynamy posługiwać tak jak Jezus w Duchu Świętym. And those nine gifts are for everybody who's baptized in the Spirit. Te 9 darów Ducha Świętego są, jest dla wszystkich, którzy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. The Holy Spirit in lives in each one of us. Duch Święty żyje w każdym z nas, przebywa w każdym z nas. With the fruit of the Spirit. Wraz ze swoimi owocami Ducha. Generating the fruit of the Spirit. On jak gdyby wytwarza, dojrzewa te owoce. Galatians 5:22. List do Galatów 5:22. Love. Miłość, joy, radość, peace, pokój, patience, cierpliwość, kindness, łagodność, goodness, dobroć, generosity, hojność, self-control. Opanowanie. As the Spirit works within us, gdy Duch Święty działa w nas, He also works through us. Także zaczyna działać przez nas. Through the nine basic gifts, w 9 zasadniczych darach, by which we imitate, by which we continue the ministry of Jesus. Dzięki którym możemy kontynuować posługę Jezusa Chrystusa. 3 gifts of speech. 3 dary dotyczące mowy. Tongues. Języki. Interpretation of tongues. Tłumaczenie języków. Prophecy. Proroctwo. 3 gifts of power. 3 dary mocy. Faith. Wiara. Healing. Uzdrowienie. Miracles. Czynienie cudów. 3 gifts of revelation knowledge. 3 dary dotyczące poznania. Wisdom. Mądrość. Knowledge. Słowo poznania. Discernment. Rozeznanie. Those are the foundation for, I believe, for all the other gifts. Myślę, że to są fundamenty do, wierzę, że to są fundamenty do wszystkich pozostałych darów. Teaching. Nauczania. Preaching. Głoszenia. Service. Służby. Mercy. Czynienia dzieła miłosierdzia. Organizowania, przewodzenia. They all are based on the nine basic gifts of the Spirit. Wszystkie te opierają się na tym fundamencie podstawowych 9 darów. Which are for everybody. Które są dla każdego. In the early days of the renewal. We wczesnych latach odnowy charyzmatycznej. I used to have to fight with people. Musiałem często walczyć, spierać się z ludźmi. They said no, those gifts aren't for everybody. Ponieważ twierdzili nie, te dary nie są dla wszystkich. Paul says to one gift, to one is given this gift, to one is given that. Ponieważ święty Paweł powiedział, że jednemu jest dany dar nauczania, drugiemu dar proroctwa, trzeciemu inny. Paul was speaking of ministerial gift. Ale Paweł mówił o darach, którymi dana osoba była zobowiązana do zarządzania. The one ministry gift do służby. That is the greatest within you. The one gift that is your ministry. Więc był to jak gdyby główny dar, którym posługiwała ta osoba. I flow in all nine gifts. Mamy 9 darów. But the gift of healing is the most predominant. Ale na przykład dar uzdrawiania w moim przypadku jest tym, którym głównym posługuję. That is my ministry gift. To jest ten dar mojej posługi. And incidentally, it is not one-on-one. I często to nie jest dar posługi z jedną tylko wobec jednej osoby. My gift works with the community, with large numbers of people. Ale mój dar mi jest dany po to, żebym współpracował z dużą ze wspólnotą, z dużą ilością ludzi. I do not like to pray one-on-one. Zazwyczaj nie modlę się nad jedną osobą. Most people in the healing ministry like one-on-one.
Z kolei większość innych, którzy posługują modlitwą uzdrowienia, raczej ma dar, który jest skierowany do posługi wobec jednej osoby. My gift works with crowds. Moim darem jest praca z dużą liczbą osób. All right, so with that, we're going to open up this morning to the gift of prophecy. Rozpoczniemy dzisiejszego poranka mówiąc o darze proroctwa. And I have some basic guidelines. Mam tutaj takie główne wskazówki. First. Pierwsza. 1 Corinthians 14:1. Pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 14, wersu. Says, seek eagerly after love. I don't think it's... Szukajcie przede wszystkim miłości. Set your heart on spiritual gifts. Przygotujcie, otwórzcie swoje serca na dary charyzma, na dary duchowe. Above all, the gift of prophecy. Przede wszystkim dar proroctwa. Okay, what is prophecy? Czym jest proroctwo? It is the Lord speaking through you. To Pan mówi wtedy przez ciebie. Speaking forth his mind. Mówiąc o tym, co his thoughts, komunikując swoje myśli, for the here and now, na teraz i tutaj. Later the Lord will speak, a little later, nieco później Pan the będzie Lord's mówił, going to speak to us, będzie mówił do nas about what's on his mind right now, o tym, co myśli o nas w danym momencie, co zamierza w danym momencie wobec nas. Today, dzisiejszego dnia, this morning, dzisiejszego poranka. Here, tutaj. What does the Father, Heavenly Father want to say? To, co Ojciec Niebieski pragnie nam powiedzieć. Paul says, seek eagerly after love. Święty Paweł mówi, szukajcie, otwierajcie się gorliwie na miłość. How? Jak? By seeking spiritual gifts. Poprzez otwieranie się na dary duchowe. Why? Dlaczego? Because when you minister spiritually to people, ponieważ jeżeli w sposób duchowy posługujesz ludziom, you are blessing them. Błogosławisz ich? You are loving them. Kochasz ich. I think there's nothing more loving. Myślę, że nie ma większej miłości than healing a person spiritually. Niż modlitwa o uzdrowienie duchowe danej osoby. So here's a lady, for example, that has no faith. Na przykład, jeżeli mamy do czynienia z kobietą, która nie ma wiary. And you pray with her. Modlisz się z nią. And the Lord gives her the gift of faith. I Pan udziela jej daru wiary. What could be more loving than that? Czy może być większa miłość? So, do seek after prophecy. A więc otwierajcie się na dar proroctwa. Paul tells us to do that. Paweł zachęca nas do tego. Second point. Drugi punkt. Cooperate with God's love. Współpracujcie z Bożą miłością. Yesterday Father Lawrence said, wczoraj ojciec Lawrence powiedział, when he first heard about the charismatic renewal, że kiedy po raz pierwszy usłyszał o odnowie charyzmatycznej 22, years ago, 22 lata temu, he said, it's too good to be true. Stwierdził, nie, to zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. I said the same thing 32, years ago, 32 lata temu powiedziałem dokładnie to samo. That this is too wonderful to be true. Nie, zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. What's the problem with both of us? Jaki był problem wtedy z każdym z nas, gdy to mówiliśmy? At least I'll speak for myself. No cóż, może powinienem mówić tylko w swoim imieniu. I didn't truly understand. Nie rozumiałem tak do końca, God is love. Że Bóg jest miłością. Everybody say that. Powtórzcie wy to wszyscy. Don't wake up the people. Mam was nie budzić. Everybody repeat that. Proszę, powtórzcie wszyscy. Just the music ministry. Grupa muzyczna. Bóg jest miłością. Just the clergy. Księża. All together. Wszyscy razem. Bóg jest miłością. If you truly understand that, jeśli naprawdę to rozumiecie, then you understand the Lord wants to bless us in many, 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 many ways. To będziecie przekonani, że Bóg chce nas popłogosławić na wiele, 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 bardzo wiele sposobów. One of the main qualities of love. Jedną z głównych cech miłości is communication. Jest komunikacja. In marriage we say, na przykładzie małżeństwa mówimy, your marriage is good as is your communication.
Twoje małżeństwo jest tak udane, jak dobra jest komunikacja pomiędzy tobą a mężem. Interesting sideline. Tutaj będzie interesująca uwaga. Men speak about 14,500 words a day. Mężczyźni mówią 14,500 słów na dzień. Women speak about 25,000 words a day. Kobiety 25,000 słów dziennie. Women communicate twice as much as men do in a day. A więc dziennie kobiety wypowiadają dwa razy więcej słów niż mężczyźni. And that's why women will always complain about their husbands not being communicative enough. I dlatego żony zawsze skarżą się na swoich mężów, że komunikacja w ich małżeństwie nie jest tak udana, jakby chciały. Nature has done this. Natura nas tak stworzyła. I don't know why. Nie wiem dlaczego. But if you understand that, ale jeśli to zrozumiemy, you can understand the male, zrozumiemy mężczyznę and the female i kobietę better. Lepiej. God is love. Bóg jest miłością. A part of love is communication. A cechą miłości jest komunikacja. If God is love, jeśli Bóg jest miłością, God is communication. To znaczy, że Bóg będzie chciał się z nami porozumiewać. What is the Bible? Czym jest Biblia? A history of God's communication with man. To historia komunikacji Boga z człowiekiem. 3,000 times in the Bible. 3,000 razy w Biblii. It states. Jest powiedziane. God said. Bóg powiedział. God spoke. Bóg przemówił. The Bible is just a history of His communication with us. Biblia po prostu jest historią tego dialogu Boga z nami. So the Lord wants to communicate with you. Pan bardzo chce przemówić do ciebie. He wants you to have the gift of prophecy. Pragnie, abyś otrzymał dar proroctwa. And I think it's important in our day and time. Myślę, że bardzo ważne jest w naszych czasach. Because one of the big industries in the United States. Ponieważ wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe w Stanach Zjednoczonych. Are the psychics. The people you call on the telephone and they tell you what's going to happen to you in the future. Bardzo wielkim biznesem w Stanach Zjednoczonych jest przepowiadanie przyszłości. Można zadzwonić do nich i na telefon usłyszeć swoją przyszłość. This is a gigantic industry in the United States. To wręcz potężny przemysł, który zrodził się. Because all of us want to know what lies ahead. Ponieważ każdy z nas chce wiedzieć, co jeszcze jest przed nami. And we can get it from the Lord. I albo to otrzymamy od naszego Pana. Or we have to try and get it over the telephone from a psychic. Albo będziemy musieli zadzwonić do jasnowidza, który nam to powie. See, the church is competing. A więc tutaj Kościół jak gdyby wchodzi we współzawodnictwo. With society like it never had to compete before. Ze społeczeństwem w taki sposób, w jaki dotąd nigdy nie musiał. Look at the music. Spójrzcie na muzykę. The church cannot compete with secular music. Kościół nie jest w stanie przebić muzyki świeckiej. Except in the charismatic renewal. Z wyjątkiem odnowy charyzmatycznej. That's the only place I see music able to grab young people. To jest jedyne miejsce, w którym widzę, że ta muzyka naprawdę chwyta za serca ludzi młodych. Secular music has grabbed most young people. Podczas kiedy muzyka świecka zagarnia wszystkich młodych. I think the church has to accept the charismatic renewal. I myślę, że Kościół musi zaakceptować odnowę charyzmatyczną. If it's going to keep the young people. Jeżeli chce utrzymać w swoich szeregach ludzi młodych. For example. Przykład. In the United States they did a study. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono pewne badania. And found that young people cannot accept the organ. I odkryto, że ludzie, młodzi ludzie nie znoszą dźwięku organów. As an instrument of music. Jako instrumentu muzycznego. They accept guitars. Wolą gitary. They just have trouble relating to an organ. Jest im trudno po prostu znieść ten dźwięk. In our society. W naszym społeczeństwie. In American society. W społeczeństwie amerykańskim. Young people do not like formalism. Ludzie młodzi nie cierpią formalizmu. They tend to be very informal. Wolą zachowywać się w sposób swobodny. And do not like long prayers. I nie lubią na przykład długich modlitw. That's why I try to keep the mass as short as possible. Dlatego staramy się mszę odprawiać tak krótko, jak to jest możliwe. As regards prayers. Oczywiście to dotyczy dłuższych modlitw.
So the church is struggling to work with the young people. A więc Kościół walczy na różne sposoby, żeby zdobywać ludzi młodych. At least in the United States. Przynajmniej dzieje się tak w Stanach Zjednoczonych. Maybe not here. Może nie tu. The Lord is more anxious to speak to us than we are to hear him. Pan pragnie o wiele bardziej mówić do nas, niż my pragniemy go usłyszeć. God is love. Bóg jest miłością. God is communication. Bóg chce się z nami porozumiewać. God is going to speak to most of us today. Bóg pragnie przemówić do większości z nas tutaj zebranych. I think he's going to speak to all of us. Przemówi do nas wszystkich. But not all of us will tuned in enough to hear him. Ale nie wszyscy go usłyszą, nie wszyscy będą dostatecznie otwarci, żeby go usłyszeć. For example. Na przykład. There are radio waves in this church. W tym kościele przepływają fale radiowe. If you have a transistor radio, gdybyście mieli radio tranzystorowe, you can turn it on now, moglibyście je włączyć and pick up the sound waves. I usłyszeć jakąś stację radiową. If you don't have a transistor radio, jeśli nie macie radia tranzystorowego, you can't pick up the sound waves in this church. Nie jesteście w stanie usłyszeć tych fal. As you pray in tongues, gdy modlicie się w językach, you become more sensitive to the spirit. Staniecie się bardziej wrażliwi na działanie ducha. You turn on the spiritual transistor. I w jaki sposób będziecie włączali te swoje duchowe tranzystory. One of the rules we use, jedną z zasad, którymi się posługujemy in a prayerful situation, w czasie modlitwy, if you say, is this me or is this the Lord speaking, jest ta, jeżeli masz wątpliwość, czy to ja, czy to Pan mówi, you can be pretty sure it's the Lord. Możesz być wtedy pewien, całkowicie pewien, że to Pan. One American priest said, pewien ksiądz amerykański powiedział, he gives seminars on prayer all around the country. Bardzo często udziela różnych seminariów w różnych częściach kraju. What kills the prayer life of most people, he says, to, co zabija modlitwę bardzo wielu ludzi, God speaks, to fakt, że Bóg and mówi, people say, that can't be the Lord, that must be me. A ludzie na to, nie, to nie może być Pan. To chyba ja sobie to wymyśliłem. If you ask yourself, jeśli zapytasz sam siebie, if this is me, is this me or is this the Lord, czy to ja, czy to Pan, you can be pretty sure it's the Lord. Z dużym prawdopodobieństwem możesz stwierdzić, and że to it's Pan. A positive action, i to jest pozytywne działanie, accept it as from the Lord. Jeżeli jest to pozytywne działanie, zaakceptuj to, przyjmij to od Pana. Point. Kolejny punkt. Be open to what the Lord wants to do to you today. Bądź otwarty na to, co Pan chce uczynić dla ciebie dzisiaj. Maybe for 40 years you've been saying the Lord's not going to speak to me. Może przez ostatnie 40 lat powtarzałeś sobie, nie, do mnie to Pan nie będzie przemawiał. Even if you don't believe it. Nawet jeśli nie chcesz w to uwierzyć. Be open. Bądź otwarty. Remember. Pamiętaj. Father knows best. Ojciec wie lepiej. 1 Corinthians 14. Pierwszy jest do Koryntian, rozdział 14. Verses 3 to 4. Wersy od 3 do 4. 1 Corinthians 14. Pierwszy Koryntian 14. Verses 3 to 4. 3 do 4 wersu. Let's read that. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół. There are three purposes for prophecy. Są cztery cele wypowiadania proroctwa. To upbuild us, aby nas zbudować, strengthen us, wzmocnić, pokrzepić. This is a prophecy that I heard. To jest właśnie proroctwo, które usłyszałem. Let your heart sing with praise, my people. Niech wasze serca śpiewają chwałę, mój for ludu. The Lord your God rejoices in you. Ponieważ Pan, wasz Bóg, cieszy się wami. Let your hearts bubble with praise. Niech wasze serca, niech z waszych serc popłynie chwała. Rejoice, rejoice. Cieszcie się i radujcie. Rejoice in your Lord. Radujcie się swoim Panem. Let your hearts sing with hallelujahs, my people. Niech wasze serca śpiewają alleluja, mój ludu. Rejoice in me. Uradujcie się mną. That prophecy has a sense of building us up in confidence and love of the Lord. To proroctwo budowało nas w naszym upewnieniu się, że możemy ucieszyć się naszym Panem. If God is love, jeżeli Bóg jest miłością, what do you think most prophecies are going to be of?
To jak myślisz, o czym będzie większość proroctw, które będziesz otrzymywał? Love. Right. Oczywiście, o miłości. Tak. Next, encouragement. To będzie zachęta. The Lord wants to encourage us. Pan pragnie nas zachęcać. Many of you are probably having difficult times in your prayer groups. Być może wielu z was doświadczyło pewnych trudnych czasów w swoich grupach charyzmatycznych, w swoich grupach modlitewnych. The Lord wants to give you an injection of encouragement. Pan chce ci dzisiaj dać zastrzyk zachęty. Here's a particular prophecy that I heard. Tutaj jest kolejne szczególne proroctwo, które usłyszałem. Actually, this was given to me. Było dane do mnie. Know that I go before you. Pamiętaj, że ja idę przed tobą. Know that I go before you to prepare the way. Aby przygotować ci drogę. Follow me. Idź za mną. Follow in my path. Idź za mną moją ścieżką. Know that I am with you. Pamiętaj, że jestem z tobą. Wherever you go. Gdziekolwiek idziesz. Whatever you do. Cokolwiek robisz. Every time I read that, I get encouraged. Za każdym razem, kiedy wracam do tego proroctwa, czuję się zachęcony i pokrzepiony. The third goal. Trzeci cel. Of prophecy. Proroctwa. Consolation. Pocieszenie. Here's a prophecy that I heard. I tutaj przykład proroctwa, które usłyszałem. Let my peace fill you. Niech napełni cię mój pokój. Let the cares and troubles of the world. Zostaw troski i problemy świata. Fall by the wayside. Niech one zostaw je za sobą. Keep your eyes focused on me. Utkwij swoje oczy we mnie. And on my love for you. I myśl o mojej miłości do ciebie. In the quietness of your heart. W ciszy swojego serca. Allow my spirit. Pozwól, abym ja wprowadził swojego ducha. To minister to you. Aby on posługiwał tobie. So God is love. Bóg jest miłością. God is going to speak. Bóg pragnie przemawiać. Expect him to speak to you. A więc oczekuj, że on do ciebie dzisiaj przemówi. Be open. Bądź otwarty. Regardless of your doubts. Niezależnie, nie zważając na swoje wątpliwości. What we say is regards to faith. To, co mówimy, dotyczy naszej wiary. Feed your faith. A więc pokrzep swoją wiarę. Starve your doubts. Zagłodź na śmierć swoje wątpliwości. All right, now how do we know this is the Lord? W jaki sposób będziemy wiedzieli, że to Pan mówi? Reminds me of a story. Przypomina mi to o pewnej historii. Of an Episcopal bishop. Biskupa, który był członkiem episkopatu, who went to the house of an episcopal priest, który odwiedził dom księdza, również członka episkopatu. He was going to have a service the next day. Następnego dnia miał prowadzić nabożeństwo. And the seven-year-old son of the episcopal priest. To był dom pastora. Siedmioletni synek tego pastora. And the seven-year-old son wanted the privilege of waking the bishop up in the morning. Bardzo chciał mieć ten przywilej, żeby biskupa rano obudzić. And his father taught him what to do. Tata powiedział mu, jak to zrobić. At 7 o'clock, the bells ring. O 7 zadzwoni dzwonek. Knock on the door. Zapukaj w drzwi. And say. I powiedz. My lord. Mój panie. It's the boy. To chłopiec. It's time to get up. Czas wstawać. 7 o'clock the next morning. 7 rano. The little boy in fear and trembling. Chłopiec trzęsąc się z wrażenia. Came down. Schodzi na dół. His hand was shaking. Ręce mu się trzęsą. The chimes rang 7 o'clock. Zegar dzwoni 7 godzinę. He knocked on the door. Puka w drzwi. And he said, "My boy." I mówi, mój chłopcze. It's the Lord. To Pan. Your time is up. Czas twój upłynął. All right, now we want to get into the dynamics of prophecy. A teraz będziemy mówić o dynamice proroctwa. How do you know it's the Lord? W jaki sposób będziesz wiedział, że to mówi Pan? First. Po pierwsze. There is an anointing of the Holy Spirit. Będzie to pod namaszczeniem Ducha Świętego. There are two types of anointing. Są dwa rodzaje namaszczenia. The external anointing with oil. Zewnętrzne namaszczenie olejem świętym. Then there's the internal anointing of the Holy Spirit. I wewnętrzne namaszczenie Duchem Świętym. There is a movement of the Holy Spirit within you.
to poruszanie się Ducha Świętego w tobie, w twoim and wnętrzu. The Holy Spirit is saying, wake up. Duch Święty mówi wtedy: obudź się. I'm coming. Przyszedłem. It is I. It is me. To ja. I'm moving. Już poruszam się w tobie, jestem w tobie. And the Holy Spirit moves in one of it moves in four ways. Duch Święty porusza się w naszych wnętrzach w cztery sposoby. The internal anointing can be physical. Wewnętrzne namaszczenie może być odczute fizycznie. Your heart starts beating. Serce ci będzie łopotać. Or your face gets warm. Rozgrzeje, poczujesz ciepło na twarzy. Or your hands get hot. Ręce będziesz miał gorące. You feel a cool breeze all around you. Poczujesz jak gdyby tchnienie wiatru wokół ciebie. In some way there's a physical manifestation of the Spirit's movement. W pewien sposób Duch Święty będzie przejawiał się fizycznie. Or it can be emotional. Ale może również przejawiać się w sposób you emocjonalny. Can be in awe. Będziesz czuł wielki podziw i surprise. Albo zaskoczenie. Great joy. Wielką radość. In some way the emotions are touched. W jaki sposób zostaną poruszone twoje emocje? Or it can be psychological. Może również być to trzeci you sposób psychologiczny. You are absolutely convinced that this is the Spirit. Będziesz wiedział, będziesz całkowicie przekonany, że to właśnie Duch Pana. You feel it intuitively. Będziesz to czuł intuicyjnie. Or the anointing can be spiritual. Albo namaszczenie może być duchowe. A tremendous love of the Lord fill you. Napełni cię wielka miłość Boża. A sense of the Holy Spirit's presence through your whole being. Cała twoja istota będzie przeniknięta, będzie odczuwała obecność Ducha Pańskiego. Tremendous feeling of love. Ogromne doświadczenie miłości. In some way, w pewien sposób the Spirit lets you know, Duch Święty da ci poznać, that he is moving. Że On jest w tobie i porusza się w tobie. That is the first way you can be sure that this is the Holy Spirit. I to jest ten pierwszy sposób, w jaki rozpoznasz, that że Duch Pański jest obecny. The anointing. Namaszczenie. Now in Croatia, w Kroacji, when we did this workshop with leaders, kiedy przeprowadzaliśmy warsztaty z liderami, many of them had all four anointings, wielu z nich doświadczało wszystkich czterech rodzajów namaszczenia, which is wonderful, co było wspaniałe. Because there you can't deny it. Ponieważ wtedy nie jesteś w stanie zaprzeczyć, że to Pan. First point. Pierwszy punkt. There is an anointing. Jest namaszczenie. As you go on in years, as you get older and older in the renewal, gdy coraz bardziej dojrzewasz i starzejesz się w odnowie charyzmatycznej, the gift of prophecy becomes more subdued within you. You don't feel the anointings as strongly as the years go on. Im dłużej jesteś w odnowie charyzmatycznej, tym słabiej jak gdyby odczuwasz proroctwo, czy odczuwasz to namaszczenie Pana. Jak gdyby subtelniejszymi drogami Pan do ciebie mówi. The only thing I use